Jest wtorek, 5 września. Przypomnij sobie sytuację, w której jakiś człowiek udzielił ci pomocy, lub gdy widziałeś, że ktoś udziela komuś drobnej lub większej pomocy. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą? I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Ewangelista podkreśla, że słowo Jezusa miało w sobie ogromną moc. Znały ją duchy nieczyste, ale on nie pozwalał im mówić. Moc Jezusa nie polega na wywołaniu strachu, lecz niesie ukojenie. Przypomnij sobie trudniejsze chwile z twojego życia, w czasie których znalazłeś pocieszenie i ukojenie w słowach Pisma Świętego. Jakie to były słowa? Jakie dziś mają dla ciebie znaczenie? Bywają takie chwile, kiedy bardzo trudno nam stanąć przed Bogiem w prawdzie o tym, co aktualnie przeżywamy.
Może nawet odczuwamy silny opór przed zaproszeniem Go do naszego serca. Co dzisiaj jest tą szczególną przestrzenią, do której najtrudniej Ci zaprosić Jezusa? Smutek? Poczucie winy lub niesprawiedliwości? A może brak zaufania lub lęk przed odrzuceniem? Zachowanie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii jest dobrym przykładem na to, że jest On przeciwnikiem wszystkiego, co zabija w Tobie życie, a tym samym relacje z Bogiem. To On jest pierwszym, który wychodzi Ci naprzeciw, nigdy nie czyniąc Ci krzywdy. Jak reagujesz na myśl o tak łagodnym i troskliwym Bogu? Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. W serdecznej rozmowie postaraj się zwierzyć Jezusowi ze wszystkiego, co odkryłeś w trakcie tej modlitwy. Jeśli chcesz, opowiedz komuś o tym, co Jezus zdziałał w Twoim życiu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.